75-lecie funkcjonowania jednostki, nadanie sztandaru, oddanie do użytku i poświęcenie wyremontowanej remizy i garażu to wystarczające okoliczności, aby w tym roku gminne święto strażaków obchodzono w Policach Średnich. Tradycyjnie uroczystości rozpoczęto mszą świętą koncelebrowaną, którą odprawił kapelan powiatowy strażaków ksiądz Radosław Kobiela w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa i męczennika w Białkowie Kościelnym. Nikt nie zostaje strażakiem dlatego, że szuka własnej chwały, że chce zabłysnąć, zaistnieć w środowisku czy własnego splendoru. Ale jak słyszymy, zostaje, by to, co związane jest z posługą strażacką, ze służbą strażacką, czynić Bogu na chwałę, a ludziom na pożytek, ludziom na ratunek. Po zakończeniu mszy świętej kolumna samochodów strażackich udała się na plac przed remizą OSP w Policach Średnich, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Po uformowaniu szyku do uroczystego apelu komendant gminny Ochotniczych Straży Pożarnych złożył raport druhowi Andrzejowi Piaskowskiemu. Druhu prezesie, komendant gminny Marek Straszewski melduje jednostki podczas uroczystości 75-lecia OSP w Policach Średnich i obchodów Dnia Strażaka. Po złożonym raporcie druhna Wiktoria Matuszak odczytała rys historyczny 75-letniej działalności jednostki OSP w Policach Średnich. W 2016 roku odbyło się zebranie wyborcze. Skład zarządu weszli: prezes Pawlak Tomasz, wiceprezes naczelnik Matuszak Bogumił, wiceprezes Siwek Marek, zastępca naczelnika Siwek Celina, sekretarz Świek Artur, skarbnik Pawlak Daniel, gospodarz Bartosik Eugeniusz. W 2017 roku z inicjatywy prezesa podjęto decyzję o budowie garażu. Ustawicznie pracowano nad przygotowaniem dokumentacji i pozyskaniem środków finansowych, by rok później przystąpić do realizacji zamierzonego celu – budowy garażu. Na inwestycje gmina przeznaczyła 50 tysięcy złotych. Na szczególne wyróżnienie zasługuje postawa drucha prezesa Tomasza Pawlaka. To jego zaangażowanie, aktywność, odpowiedzialność, bezinteresowność, ciągła gotowość do podejmowania wyzwań, pracowitość i umiejętność pracy w zespole umożliwiły rozbudowę jednostki o garaż oraz w latach późniejszych przeprowadzenie dodatkowych prac remontowych, odnowienie wnętrza, wymianę pokrycia dachowego, remont kuchni, sali, założenie ogrzewania. Pozyskanie przez drucha sponsorzy oraz jego osobisty wkład w prace budowlane przyczyniły się do dzisiejszego wyglądu naszej remizy. Po odczytaniu aktu nadania sztandaru przystąpiono do ważnej części uroczystości, jaką było przekazanie ufundowanego przez pana Czesława Marka sztandaru. Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego nadaje sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej Policy Średniej jako symbol ofiarnego działania w
ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia. Podpisał prezes zarządu oddziału wojewódzkiego druh Eugeniusz Brzeszczak. Poznań, 9 grudnia 2019. Oddział Spoczni. Tradycyjnie poproszono fundatora oraz pozostałych sponsorów o wbicie symbolicznych gwoździ w jego drzewie. Kapelan strażaków, ksiądz Radosław Kobiela, wraz z pozostałymi księżmi dokonali poświęcenia sztandaru, wyremontowanej remizy oraz garażu. Następnie fundator, pan Czesław Marek, przekazał chorągiew pocztowi sztandarowemu, a ten dokonał jego prezentacji. Druhu prezesie, przekazuję ten sztandar dla organizacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Policach Średnich z prośbą o wręczenie druhom. Noście go dumnie i odważnie. Zapraszam prezesa jednostki. Drogi prezesie, w imieniu prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, województwa wielkopolskiego, przekazuję ten sztandar jako uznanie waszych dotychczasowych zasług na rzecz miejscowego społeczeństwa i serdecznie go gratuluję. Tego sztandaru jak z renicy oka. Dziękuję.
przyrzekamy, że honoru tego sztandaru nie splamimy. Ważnym elementem uroczystości było odznaczenie sztandaru złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Dekoruję złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Pododdział. Baczność! Na prawo patrz! Podszedł sztandarowy! Do prezentacji sztandaru! Marsz! Obchody gminnego święta strażaków zawsze są dobrą okazją do wyróżnienia i uhonorowania medalami zasłużonych druhów. Odznakę honorową Semper Vigilant, czyli wiecznie czuwający, otrzymali druhowie Czesław Świderski, Karol Perkowicz i Tomasz Pawlak. Złote medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali Dariusz Ostrowski, Eugeniusz Bartosik i Tomasz Kuba. Srebrne medale wręczono druhom księdzu Tomaszowi Jenerowi, Janowi Tomaszewskiemu, Pawłowi Kujawie i Mariuszowi Kołodziejowi. Brązowymi medalami odznaczono druhów Marka Siwka, Piotra Kaźmierczaka, Artura Ćwieka, Bogumiła Szymańskiego, Andrzeja Dopierałę, Stanisława Kawalec, Jerzego Tylaka, Bernarda Kicińskiego, Juliusza Sosnowskiego, Bogumiła Matuszaka, Jacka Dopierałę, Ryszarda Świderskiego, Sylwestra Chęcińskiego, Jacka Cichego, Pawła Strzelińskiego, Hieronima Bałtykę, Władysława Kordylewskiego i Tomasza Biernata. Odznakę strażak wzorowy przyznano druhnom i druhom. Celinie Siwek, Danielowi Pawlakowi, Jakubowi Jóźwiakowi, Marcinowi Krygierowi i Tomaszowi Jóźwiakowi. Odznakę za wysługę lat odebrali Andrzej Dopierała, 60 lat. Eugeniusz Bartosik, 55 lat. Stanisław Kawalec, 55 lat. Bogumił Szymański, 50 lat. Marek Siwek, 45 lat. Ryszard Świderski i Bernard Kiciński, 40 lat. Tomasz Pawlak, 35 lat. Jerzy Tylak, Bogumił Matuszak, Piotr Kaźmierczak, 30 lat. Jacek Dopierała, 25 lat. Artur Ćwiek, Juliusz Sosnowski, 20 lat. Marcin Krygier, 10 lat. Za wysługę 5 lat odznaczono druhny i druhów. Celinę Siwek, Darię Siwek, Ewę Rozmarynowską, Weronikę Bartosik, Tomasza Jóźwiaka, Weronikę Antas, Mikołaja Siwka, Kamila Pawlaka, Daniela Pawlaka, Wiktora Bartosika,
Jakuba Jóźwiaka, Bartosza Mroczkowskiego i Sylwestra Szmagaja. Uroczystości zakończyły się okolicznościowymi przemówieniami i życzeniami od zaproszonych gości. Słowa uznania kieruję do wszystkich, którzy stoicie na straży bezpieczeństwa, ludzi i mienia. To dzięki wam mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie. Pomoc innym jest wpisana w zakres waszych obowiązków. Ale to nie tylko obowiązek, to odwaga i odpowiedzialność za drugiego człowieka. To wy, druhowie, jesteście wzorem do naśladowania dla młodych pokoleń. Wasza postawa, gotowość do niesienia pomocy innym, często z narażeniem własnego zdrowia i życia, zasługuje na szacunek i podziw dla całego społeczeństwa. Ja przede wszystkim bardzo serdecznie chcę wam podziękować za zaproszenie mnie na tą wyjątkową, jakże ważną uroczystość. Ważną nie tylko dla was, dla tej lokalnej jednostki, ale ważną również, jak tutaj wielokrotnie już to było podkreślane, dla lokalnej społeczności. Szanowni państwo, druhy, druhowie, gaście pożary, zniecajcie ducha w płomieniu. To było wyzwanie prawie przed 100 laty. I tego ducha właśnie wyzwanie, no to jest czas na dzisiaj. To takie działanie właśnie wokół tej sprawy, tej najważniejszej gaszenia pożaru, to jest właśnie zniecać ducha naszej społeczności. Dziękuję, wszystkiego najlepszego z tej wspaniałej uroczystości. W tym dniu mamy także okazję podziwiać ten pięknie wyremontowany obiekt, strażnicę, wybudowany garaż, plac przed remizą. I chcę tutaj powiedzieć, że jest to dzieło prezesa tej jednostki Tomasza Pawlaka. To on zaprojektował i wybudował ten obiekt. Szanowni państwo, sztandar odgrywa bardzo ważną rolę w życiu organizacji strażackiej. Przede wszystkim wyróżnia on straż spośród innych organizacji działających na terenie naszej gminy. I przede wszystkim wpływa na poczucie i zwartości jednostki. I myślę, że to jest najważniejsza sprawa, bowiem wiąże członków z organizacją i jej celami. I tego chciałbym bardzo, bardzo serdecznie życzyć druhom z Polic Średnich. Wojcie, komendant gminny Marek Straszewski melduje jednostki na zakończenie uroczystości 75-lecia OSP Police Średnie wraz z wręczeniem sztandaru i obchodów Dnia Strażaka. Dziękuję bardzo. Proszę o zakończenie uroczystości i odprowadzenie sztandaru. Dziękuję. Kierunek za mną! Marsz!